16 głosów za, 1 głosem uchwała została przyjęta. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6 projektu uchwał komisji problemowych. W punkcie 1 Komisji Infrastruktury 5 uchwał oddaję głos przewodniczącemu. Pan Kościuszkowski. Szanowni Państwo, zajęliśmy się sprawą zagospodarowania wybiegu dla psów, a dokładnie działu w Parku Kościuszki od ulicy Górnickiego, to jest ta część, która biegnie wzdłuż rzeki. Wpłynęła prośba o opinię w sprawie urządzenia na tym terenie wybiegu dla psów. Komisja po przeglądnięciu projektu, który dostaliśmy, wystawienie zarządu infrastruktury, rekomenduje pozytywnie zajęcie tego terenu na ten cel. To jest projekt zagospodarowania. Inwestorem jest zarząd infrastruktury. Jeśli chodzi o finansowanie, ciężko powiedzieć. Będzie czas, jeśli przyjdzie to do nas, będziemy wtedy się zastanawiać, czy to my, czy w całości to będzie. Można jakieś pytania zobaczyć, to proszę je zadawać głośno. Tak, ja mam Pani Grażyna Zamorska, proszę. Jeśli przed mostkiem na wysokości, tam jest taka figurka, tam jest kabliczka, tam gdzie jest łąka między alejką drzew do rzeki. To jest część terenu trawia z tego obecnie, oddalona od placu zabaw. Dobrze. Miejsce do leżenia, powiedzmy, to pewnie teraz... To uzupełniam, czy to nie... Czy... W parku nie jest za mało miejsca, żeby dla psich wybiegów, no bo wydaje się, że to będzie większość. Pomocy istnieje inne rozwiązanie. Tam jest... Panie. Tak, teraz ja uzupełnię tę wypowiedź. Tam jest jeszcze miejsce między basenem Klepargi, a właściwie tym, a Białuchą. Jest to wąski, długi pas, który jest wiecznie zaśmiecony. W związku z tym, dlaczego się próbuje zagospodarować teren, który jest wolny, w kierunku placu zabaw, w kierunku Białoprotnicki, zamiast wziąć, zrobić w miejscu, które służy pijakom i służy na składowisko śmieci. Chyba mówimy o tym, może się nie rozumiemy. Ja mogę pokazać na mapie, albo wytłumaczyć jeszcze raz, gdzie w terenie to jest. No jadąc, dobrze, jadąc było, w kierunku Mackiewicza. Ja mówię od Górnickiego. Rady ma głos, może nikt wytłumaczy. Albo od nas jadą, zjeżdżając z dzielnicy. Z ulicy Papierniczej skręcamy w prawo. Mamy za mostkiem. Przed mostkiem ta lokalizacja jest. A ja mówię o tym za mostkiem. Właśnie może za mostkiem. Za mostkiem wynika z tego, że jest inna działka. Nie wiem, czy ta działka jest w posiadaniu... Nie jest gmina. Przypuszczam, że jest w posiadaniu... Nie wiem, może... No nie mam nawet na mapie tej numeru działki. To jest tylko działka rzeki. Park Kościuszki kończy się do rzeki, tak wynika z tej mapy. I w tym miejscu tutaj jest koncepcja zagospodarowania tego terenu. Czy jeszcze jakieś uwagi co do tego? Czy biorąc pod uwagę właśnie opinię pozytywnie, kto wziął pod uwagę, że to jest jednak park zabytkowy? I po drugie pytanie moje, na tej właśnie polanie, oprócz tego, że mniej więcej od kwietnia do końca października przesiadają tam ludzie z moimi dziećmi, starsi, spędzają weekendy i jeszcze na przykład podczas roku szkolnego bardzo często tam z pobliskich szkół, ze szkoły 58 i ze 109 chodzą na W samym okresie, kiedy ta młodzież, te dzieci, osoby opalające przebywają na tym terenie, przechodzą również właściciele z psami, które chodzą po całym terenie parku. Także tutaj obecność... Ale tak będą chodzić po całym terenie. Nie będą chodzić, dlatego że będą być wydzielone miejsce. Jest przykład parku wybiegu dla psów na parku na Kroterskim, gdzie ta liczba psów zmniejszyła się na okolicznym terenie zielonym. Ludzie skupiają się w tym miejscu ogrodzone, mają bezpiecznie, mogą tego psa spuścić, także tutaj korzystają z tego i myślę, że w tym miejscu też by uregulowało troszkę sytuację. To jest bezsensowne wydawanie po prostu pieniędzy, bo aż tak
tam nie ma nawału psów, prawda? Nie ma tam 150 psów na metrze kwadratowym, więc uważam, że jakoś drastycznie nie zmniejszy się ta ilość psów. Ci ludzie, którzy mieszkają na osiedlu za parkiem, i tak będą spacerować przez główną alejkę, a nie będą przy nim. Szanowni Państwo, na razie opiniujemy tylko projekt zagospodarowania terenu. Tutaj nie mówimy o finansach. Więc ja sugeruję opinię po prostu. Dobrze, może każdy może głosować, słuchajcie, przecież własnym sumieniem. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania, jakieś uwagi co do miejsca, myślę, rozwiąże te wątpliwości. Dobrze, kto z Państwa jest za tym, aby przyjąć uchwałę w sprawie projektu, w sprawie opinii do projektu zagospodarowania terenu dla psów w Parku Kościuszki w Krakowie? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 3. 8 za, 5 przeciw, 3 wstrzymujące, 16 osób głosowało, czyli wszyscy, uchwała została przyjęta. Podpunkt D, Komisja Infrastruktury. O pozostałe pierwsze. Kolejna opinia dotyczy budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Opolska-Łopietka. Może to jest dziwić, natomiast sygnalizacja ta, która obecnie istnieje, jest tymczasową sygnalizacją pozostałością po budowie przebudowie ronda Opiel-Katynia. Zwrócono się o opinię, będzie tam sygnalizacja stała, zsynchronizowana z ciągiem sygnalizacji wzdłuż ulicy Opolskiej. Komisja pozytywnie rekomenduje tą koncepcję budowy tych świateł. Mam przed sobą organizację ruchu. Nie ulegnie zmianie stan na obecny. Zostanie tylko wybudowana sygnalizacja stała, nie tymczasowa, bez liczących kabli. Czy ktoś ma jakieś pytania? Dobrze. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Nie. Kto z Państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Za 15, 1 przeciw, 0 wstrzymujący. Jestem przeciwko światu. Punkt 6.1 ca. Dokładnie. Na ostatniej sesji głosowaliśmy nad budżetką ulica Niska. Inwestorem jest miasto. Chciało sam wybudować budynek dosyć pokaźnych gabarytów na miejscu obecnej apteki Higiea, to jest widoczna od ulicy Radzikowskiego, wjazd od ulicy Niskiej. Wpłynął drugi wniosek z nowym numerem. Po przeanalizowaniu poprzedniego wniosku i tego, który dostaliśmy już po sesji, wniosek różni się tylko numerem działki. Na poprzednim brakowało jednego z numerów działek. Treść, wielkość budynku, zagospodarowanie, ilość miejsc, wszystko jest to samo. Także albo był to jakiś błąd urzędnika, który musiał to naprawić. Komisja dalej podtrzymuje swój wniosek o tym, żeby tą inwestycję zatrzymać. Negatywnie opiniujemy ze względu na miejsce i brak ewentualnie rozwoju jakiejś komunikacji dojazdowej do tak dużego budynku mieszkalnego. Pani Anna Maliszewska. Jaka jednostka miejska chce tam być inwestorem? Jednostka pani Krębecka jest jako pełnomocnik. Wydział Skarbu. Wydział Skarbu. Jest, Wydział Skarbu chyba nie będzie budował tam. Nie, ja po mojej analizie wynika tak, że przygotowanie budżetki po stronie miasta, przetarg, sprzedanie działki wraz z WZ-ką. Taka myśli kolej, bo nie jest to na pewno budynek pod cele socjalne, budynek mieszkalno-usługowy z dużą powierzchnią usługową na parterze, prawie 3000 m2 użytkowej. Zabudowa usługi jest 550, do sprzedaży jest też 250 metrów, 4 kondygnacje, także tutaj komercyjna inwestycja. Bo cena działki z budżetką jest... Jest wyższa niż samej działki jeszcze zabudowanej budynkiem, który... Dobrze. Także tutaj komisja rekomenduje negatywnie. Czy jakieś pytania jeszcze? Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, które przedstawia negatywną opinię do wniosku? 17 za,
związku z tym nie pytam o sprzeciw i otrzymujący się uchwała jednogłośnie przyjęta. Podjęliśmy negatywną opinię, to zostaniemy roku na budowę na inwestycji budowa, bo jest mieszkanie głównie rodzinnego przy ulicy Miejskiej. Szanowni Państwo, podpunkt D, Komisja Infrastruktury ma nadal głos, za Sosnowiecka, zamierzenie inwestycyjne. Uzatkują wniosek dotyczący wydania warunku zabudowy dla inwestycji o nazwie budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną wraz z zagospodarowaniem działek, pominę działeczki, rejon ulica Sosnowiecka, część zachodnia ulicy Sosnowieckiej. Komisja po przeanalizowaniu dokumentów nie dopatrzyła się tutaj niebezpieczeństwa powstania takich czterech budynków. Teren jest na razie pusty. Posiada drogę, dostęp do drogi publicznej. Droga jest w pełni, może obsłużyć. Brakuje tam faktycznie ciągów pieszych, natomiast realizacja tutaj przewiduje przynajmniej na szerokości inwestycji budowę wjazdów i chodnika. Sosnowiecka ulica jest drogą asfaltową. Obecnie tam trwają prace, jeśli chodzi o uzbrojenie tego terenu w kanalizację. Także tutaj komisja pozytywnie rekomenduje ten wniosek o wydanie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania Państwo mają? Nie widzę, w związku z tym przystąpiłem do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie zabudowy za zamierzenie inwestycyjnego Sosnowieckiej w Krakowie? 17 za, pytam o sprzeciw i otrzymujących. Uchwała podjęta jednogłośnie. W związku z tym przechodzimy do podpunktu E. Tego Państwo nie mają w materiałach. Jest to projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w celu publicznego przy ulicy Sosnowieckiej w Krakowie. Proszę komisję o przedstawienie propozycji. To jest kontynuacja. Trzy razy wypowiedzieliśmy się pozytywnie odnośnie budowy węzła cieplnego Dobronowic Wielkich z Azorów. Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. To jest etap 3A. Jest to powiększenie, powiedzmy, zakresu inwestycji o fragment właśnie przy ulicy Sosnowieckiej. Komisja pozytywnie proponuje tutaj zaopiniować wniosek. To jest kontynuacja, prawda? Kontynuacja zadania, które nosi nazwę budowa sieci cieplnej Dobronowic Wielkich w Krakowie. Etap 3A. Czy jakieś pytania Państwo mają co do tego? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Pozytywną opinią. 17 osób idzie za, 0 przeciw, 1 wstrzymał.